Jak co roku 1 listopada na cmentarzach w regionie odbędą się kwesty. Najdłuższą, ponad 20-letnią tradycję mają zbiórki prowadzone na cmentarzach w Częstochowie, Bytomiu czy Tychach. W Tychach kolejny raz wolontariusze będą zbierać datki na hospicjum. W Zabrzu na cmentarz żydowski. Karolina Komada. Pani Sylwia 10 lat temu przyszła do hospicjum z jednym założeniem: pomóc chorym i zadbać o to, żeby nie byli samotni. Tak jak kiedyś audycje radiowe, tak teraz nagrywają książki. Jak sama mówi, uwielbia angażować się wraz z rodziną w kwestię listopadową. Jest to akcja wywołująca u niej różne emocje. Córka mojej siostry, nastolatka, lat 13, która pomaga nam już od 5 lat w kwestii listopadowej i od niedawna w różnych innych akcjach, a pierwszy raz teraz również i moja siostra zawita. Mamy wspaniałych ludzi, którzy już wiedzą o akcji, są przygotowani, uśmiechają się, zadają pytania, wspierają nas, czasem dzielą się ciepłym słowem, że pomogliśmy im w trudnym momencie. To już 24 raz, kiedy hospicjum organizuje kwestię listopadową. W tym roku między innymi przy cmentarzu Wartogłowiec, przy parafii Ducha Świętego i Świętej Marii Magdaleny. W akcję zaangażuje się ponad 150 wolontariuszy, a każdy z nich będzie miał przy sobie identyfikator, puszkę oraz drobne upominki dla wspierających akcję. To jest taka działalność oczywiście lecznicza, ale też i opiekuńcza. Wspieramy chorych nie tylko na oddziale stacjonarnym, ale też w hospicjum domowym, w poradni. Potrzebne są leki, materiały opatrunkowe. Oczywiście my to wszystko kupujemy w ramach kontraktu z NFZ-em, ale chcąc wspomóc pacjenta tak bardzo dobrze, no to te środki są niewystarczające. W związku z tym potrzebujemy tych środków dodatkowych. 1 listopada otworzy swoje bramy również cmentarz żydowski w Zabrzu. Tam kwesta jest już organizowana od 30 lat. To w Polsce, w ogóle w kulturze polskiej, taki dzień poświęcony pamięci. Odwiedzamy wtedy cmentarze, my wtedy organizujemy też kwestę, bo jesteśmy w stanie wtedy zebrać fundusze potrzebne nam, aby przez cały rok można było się tym cmentarzem zajmować, aby on przypominał, że to jest miejsce święte, gdzie spoczywają ludzkie szczątki. Kwesty listopadowe organizowane będą też w Rybniku czy Bytomiu.